Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, umiłowany Boże, Duchu Święty, którego szczególnie tutaj czcimy, bo Ty nas natchnąłeś do tego, abyśmy Ciebie wzywali, wiednili nieustannie w tym miejscu, na spotkaniach, na przyświętym, w czasie głoszenia Słowa Bożego. Wzywamy Ciebie, wzywam Ciebie i proszę pokornie, abyś oświecał nasze umysły, nasze serca, abyśmy pamiętali również o tym, co mówił Pan Jezus, co czynił, abyś też uzdrawiał naszą pamięć. Również w czasie tej dzisiejszej homilii przez Maryję, przez jej serce, naucz nas podążać całym sercem za Panem Jezusem, w wolności duchowej, w ubóstwie duchowym, w ubóstwie pełnym zaufania Bogu. Przyjdź, Duchu Święty. Maria, Szana. Asza Maria, 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 Maria. Wiemy, że do Pana Jezusa przychodziły różne osoby. Niektóre były pełne złych intencji i szukały przeciwko Panu Jezusowi argumentów, aby Go złośliwie atakować. Nawet wykorzystując Jego słowa, to co powiedział, oczywiście przekręcając, wyrywając z kontekstu wypowiedzi Pana Jezusa. Wiemy, że kiedy był sądzony, to tak właśnie czyniono. Mówili, że Pan Jezus burzy świątynię, pozmienia zwyczaje i takie tym podobne głosili złe rzeczy. Przecież Pan Jezus nie mówił, że chce zburzyć świątynię. To oni zburzą
świątynię Jego ciała i przyczynią się również do tego, że będzie ta serdeczna świątynia zburzona. Zburzyli świątynię Jego ciała, czyli zabili Pana. Ale Pan nie patrzy na tych ludzi, tylko patrzy na tych ludzi, którzy mają dobre serca, to znaczy dobre intencje, szczere, którzy przychodzą do Pana Jezusa i prawdziwie chcą słuchać Pana Jezusa. Zależy im na tym, aby do nich mówił, aby nie tylko słuchać Go, ale także z radością, chociaż nie bez wysiłku, wypełniać Jego Słowo, bo Jego Słowo wymaga, kiedy je przyjmujemy, żeby był z naszej strony też nie tylko akceptacja tego Słowa, ale także trud, poświęcenie, praca ze Słowem Pana Jezusa. Rezygnacja z tego, co moje, a przyjęcie tego, co Jego. Ubóstwo duchowe, a nie bogactwo to materialne. Ubóstwo ducha, które tak bardzo miłe jest Panu Jezusowi. I On, wiemy, też był ubogi w duchu, ale także na zewnątrz. Również materialnie był ubogi, aby nas ubogacić swoimi darami, swoją piękną miłością, swoim cudownym miłosierdziem. Więc pewien człowiek przychodzi do Pana i pragnie odpowiedzi na ważne dla niego wręcz życiowe pytanie. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Przebiega do Pana wręcz. Upada przed Nim na kolana. A więc był niespokojny. A więc był człowiekiem, który żył w pośpiechu. On nie przyszedł do Pana, tylko przybiegł. Tak niepokoiło go serce. Takie miał wyrzuty sumienia. Błagał na kolana. Sądzę, że było to szczere, że nie było to na pokaz jakiś rodzaj aktorstwa, ale naprawdę chciał, żeby ktoś taki jak Pan Jezus, ktoś, kto naprawdę jest nauczycielem dobrym, bo wszyscy inni okazywali się ostatecznie niedobrymi nauczycielami, którzy wykorzystywali to, że on był bogaty, aby oczywiście oszczędzać mu jakieś pouczenia, ale tak, żeby coś z tego mieć, żeby zarobić sobie na tym człowieku, że daj mi jakieś pieniądze, no i wtedy oni powiedzą takie słowa, które on chce, aby usłyszeć. Ale Pan Jezus, wiemy, że zawsze był bezinteresowny. Jak ktoś by chciał zmanipulować, to od razu się przed takim człowiekiem bronił. W sensie nie pozwolił mi na to. Ujawniał to i dlatego zawsze był Pan Jezus dobromówny, zawsze wiarygodny, zawsze właśnie wiarygodny. Godny był tego, żeby wierzyć w Niego, w Jego naukę. Więc dobrze powiedział ten człowiek, nauczyciel dobry to Pan Jezus. A jeszcze trzeba było poprawić najlepszy. Nie ma lepszego nauczyciela i mistrza. I rzeczywiście dobrze, że przyszedłeś do Pana Jezusa. Dobrze, że uniżyłeś się przed Nim, że upadłeś na kolana. Dobrze, że tu jesteś. Aby osiągnąć życie wieczne, zaraz Ci Pan odpowie, co masz czynić. Bo sprawa wydaje się być jasna, ale Pan ci zaraz powie. Posłuchaj Pana. I to na pewno też odnosi się do nas. My czasami się niepokoimy różnymi sprawami. Mamy czasami wyrzuty sumienia, mamy jakieś obawy duchowe. Trzeba przyjść z tym do Pana i powiedzieć: Panie, męczy mnie to wszystko od jakiegoś czasu, albo od wielu lat. Takie wyrzuty, takie myśli, takie różne sprawy z przeszłości, zranienia, czasem jeszcze grzechy. Chociaż wszystko wyznałem Tobie, Panie, ale jeszcze mnie męczy. Panie, daj pokój mojemu sercu, bo chcę osiągnąć życie wieczne, które Ty mi dasz. Jak mam to uczynić, żeby tak się stało? Więc na pewno każdy z nas może powiedzieć: jestem podobny do tego młodzieńca. Dlatego tutaj jestem, dlatego słucham tych słów, bo ich potrzebuję, bo potrzebuję, żeby nauczyciel dobry do mnie mówił. Aby mi powiedział, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Więc Pan Jezus od razu właśnie, tak jak już wspomniałem, odpowiada: czemu nazywasz mnie dobry? To znaczy, jaką masz intencję, że mówisz, że jestem dobry? To znaczy, chcesz mnie trochę tak przekupić, chcesz, a mówiąc, że jestem dobry, to znaczy tak się trochę schlebiać mnie i
Chcesz, żebym odpowiedział Ci tak, jak Ty chcesz? Dlatego nazywasz mnie dobrym? Bo jak odpowiem inaczej, to już nie będę dobrym, jak Ty chcesz. Tylko odpowiem tak, jak ja chcę, ale to może się Tobie nie podobać. I dalej nazywać będziesz mnie dobrym? Więc Pan Jezus tak pyta tego człowieka i nas też pyta. Jeżeli Pan Jezus nam powie coś, co nam się nie podoba, czy dalej będziemy go nazywać właśnie dobrym, miłosiernym i umiłowanym naszym nauczycielem i mistrzem, czy już wtedy zmienimy zdanie, no nie, już Pan Jezus przesadził, już Panie Jezu, mówisz to, co mi się nie podoba, tego nie chcę, a Ty jesteś dobry, no to proszę, abyś był jako dobry, no uczynił to, co dla mnie jest dobre, według mnie. Więc Pan Jezus od razu mówi, nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. To znaczy od razu odnosi wszystko do Ojca. Ojciec jest dobry. Ale przecież wiemy, że Pan Jezus też jest dobry. Ale zobaczmy, tylko pokorą mówi, uniżając się. Ojciec jest dobry. Mój Ojciec ukochany, niebieski, miłosierny, sprawiedliwy. On jest dobry. Dobrze, że zwracasz się do mnie, ale pamiętaj, ja nie jestem tylko człowiekiem. Jestem Bogiem człowiekiem. Posłał mnie Ojciec do Ciebie, bo jest dobry. I pozwolił, żebyś Ty przyszedł do mnie, bo Ojciec jest dobry. Bo Bóg jest dobry. Żaden człowiek sam siebie nie jest dobry. Jeżeli człowiek jest dobry, czyni dobro, to tylko dzięki mojemu Ojcu. Dzięki oczywiście Panu Jezusowi. Więc czasami mówimy, że ktoś nie wierzy, a jest taki dobry. Oczywiście może być ktoś taki, to rzeczywiście nie czyni nikomu zła, stara się być dobry, tak po ludzku właśnie. Ale to nie jest po Bożemu, to nie jest po Jezusowemu. Więc oczywiście może tak być, ale trzeba, żeby ten człowiek, jak się nawróci, powiedział, jeżeli jakieś dobro uczyniłem, wszystko uczyniłem dzięki Bogu. Bo sam siebie żaden człowiek nie jest w stanie czynić dobro, tylko zło. Możemy czynić sami siebie. Tylko grzechy, ranić, krzywdzić, bluźnić, obrażać Boga, ludzi. To tylko to możemy sami siebie. Ale żeby być dobrym, to potrzebujemy mistrza, nauczyciela, który nas nauczy czynić dobro, które mamy czynić z woli Boga Ojca, który jest dobry. I mówi, znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj. Czci swego ojca i matkę. I mówi tu o przykazaniach dotyczących miłości bliźniego. Zwróćmy uwagę, że nie mówi tu o przykazaniach dotyczących Boga. Bo z tego wynika, że jeżeli chodzi o cześć wobec Boga, te przykazania pierwsze trzy z dekalogu, to wynikało z tego, że ten człowiek wypełnia je. Wypełnia je sumiennie, dokładnie. Cześć wobec Boga, Bożego imienia, świętowania, postawienia Boga, świętowania Dni Świętych, modlitwy, czczenia Boga na pierwszym miejscu. Widać, że on starał się to czynić, ale z drugiej strony nie do końca chyba tak było, bo jednak były bogactwa, które mu przesłaniały sprawy Boże. I okazuje się, że jednak, jeżeli chodzi o bliźnich, to tutaj mógł uczynić wiele miłosierdzia, bo okazuje się, że był bardzo bogaty, a nie czynił tego. Na pewno nikogo nie zabił. Jeżeli chodzi o cudzołóstwo, być może też tutaj starał się żyć w czystości. Nie kradł, no bo przecież był bogaty. Po co miał fałszywie zeznawać, skoro nikt go nie sądził, no bo kto się będzie z bogatym sądził. Prawdopodobnie też nie oszukiwał, no bo jednak miał jakąś bojaźń przecież względem Boga. Starał się czcić swoich rodziców też, szanować ich. I odpowiada Panu zgodnie z prawdą. Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Czyli już był teraz dojrzałym mężczyzną, który mógł mieć 20 kilka lat, może 30. I on przestrzegał tego wiernie, czyli od początku, czyli mając 13 lat, kiedy u Żydów chłopiec już otrzymywał taką dojrzałość w społeczeństwie i już był odpowiedzialny za swoje życie, za swoje postępowanie, za swoją wierność Panu Bogu lub niewierność. I on powiedział, że czyli od 13 roku życia, odkąd jestem odpowiedzialny za swoje czyny przed Bogiem, przed ludźmi, to wypełniał wszystkie przykazania Boże. Wszystkiego tego przestrzegałem. I na pewno tak było. Ten człowiek nie kłamał.
I naprawdę to też można powiedzieć tak po ludzku, dobry człowiek. Ale wiemy właśnie, że żeby być po Bożemu dobrym, to trzeba żyć tak, jak Pan Jezus nauczył. Naśladować Go we wszystkim. Żyć w jedności z Nim. Więc Pan Jezus patrzy na tego człowieka, jest napisane, spojrzał na niego z miłością Jezus. Wtedy, w tym momencie. Więc to było tak widoczne, że Marek to zaznacza, ewangelista tej Ewangelii, że apostołowie patrząc na Pana Jezusa, co teraz powie, spojrzeli na Niego i widzieli, że Jego oblicze jest pełne miłości i miłosierdzia względem tego człowieka, że w Jego spojrzeniu jest miłość do tego mężczyzny, który szuka Boga, chce być zbawiony, chce być szczęśliwy. Miłość piękna, miłość czysta, miłość Boża. Taka miłość, której my potrzebujemy. Takie spojrzenie z miłością jest nam dane każdego dnia. Bóg patrzy każdego dnia na nas z miłością. Na nas tu też obecnych Pan Jezus teraz patrzy z miłością. Nie patrzy z gniewem, nie patrzy ze złością, nie patrzy niechętnie, nie patrzy tak, żeby nie zobaczyć, że albo odwraca od nas spojrzenie, tylko patrzy na nas z miłością. I to jest pewne. Także nie trzeba tego sobie wmawiać, tylko Pan patrzy teraz na mnie z miłością. Szczególnie teraz, kiedy może doświadczam udręki, cierpienia, kiedy właśnie mam jakieś dylematy życiowe, nie wiem jak postąpić, kiedy może złe duchy atakują, albo ludzie dokuczają, kiedy moje słabości też mnie męczą, to wtedy Pan Jezus szczególnie patrzy na nas z miłością. Zawsze, ale szczególnie wtedy, w takich momentach. Więc Pan patrzy z miłością, czułością, delikatnością. I to musiało być tak porywające i tak dotykające serca nawet apostołów. A co dopiero tego człowieka? Na pewno możemy się domyślić, że ten człowiek też spojrzał na Pana Jezusa. Na Jego oblicze, Jego oczy. Ale ciekawie jak spojrzał. Czy spojrzał też z miłością, czy z lękiem, czy z zaufaniem, czy raczej z nieufnością właśnie. I czy wierzył w słowo Pana Jezusa. Czy spojrzał na Pana Jezusa, mając nadzieję, a może Pan Jezus powie właśnie, że jesteś bogaty? Dobrze, bądź dalej bogaty, staraj się wypełniać przykazania, wszystko w porządku, będzie życie wieczne, nie martw się. Czyli żeby go uspokoił, żeby jego sumienie już go nie dręczyło, no bo taki autorytet wtedy jak Pan Jezus, no to liczono się z nim, z jego zdaniem, z jego opinią. Znaczy, jeżeli Pan Jezus mi powie, bądź bogaty dalej i nic nie zmienia w swoim życiu, tylko zachowaj przykazania. A to się okazuje, że Pan Jezus mówi z miłością, patrząc na Niego z miłością, ale słowa bardzo wymagające. A z drugiej strony proste jednak, mimo wszystko do wykonania. Bo co mówi, jednego Ci brakuje, tak, wiem, że to czynisz, że wypełniasz przykazania, ale brakuje Ci jednego, aby być doskonałe, aby osiągnąć życie wieczne. To znaczy, oczywiście wypełnianie przykazań pomaga osiągnąć życie wieczne. Ale jeżeli chcesz być doskonały, chcesz czegoś więcej, brakuje Ci tego, co jest najważniejsze. Tamto oczywiście nie zaniedbuj, wypełniaj. Ale brakuje Ci, abyś wszystko, co masz, sprzedał, bo jesteś bardzo bogaty. Rozdaj to ubogim, bo ja kocham szczególnie ubogich. I stań się ubogim tak jak ja. A będziesz miał skarb w niebie. Ten majątek, który tutaj masz, to i wcześniej czy później i tak stracisz. Ale skarb w niebie będzie zachowany na zawsze. Nigdy go nie stracisz. Zawsze będziesz mógł się cieszyć tym skarbem duchowym. Skarby duchowe są najważniejsze. Gromadź sobie te skarby duchowe. Idąc za mną. Przyjdź do mnie i chodź za mną. A będziesz bogaty w niebie, duchowo. Obdarowany darami niebieskimi. Otrzymasz tak wspaniałą nagrodę, która nigdy nie będzie Cię odebrała. Myśl po Bożemu, nie po ludzku. Stań się ubogim. Będziesz wolny, będziesz szczęśliwy. Już teraz będziesz mógł cieszyć się szczęściem bycia z Bogiem swoim, czyli ze mną, swoim nauczycielem. Chodź za mną, przyjdź i chodź za mną.
Będzie zawsze radosne, będzie zawsze spokojne. Już nic się nie będzie dręczyło. Ani sumienia, ani jakieś wspomnienia z przeszłości. Wszystko będzie ci darowane, przebaczone. Będziesz mógł zawsze być ze mną, ja zapewniam cię. Bycie ze mną na ziemi, a potem w niebie. Tego chcesz więcej. Lecz on spochłodniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Stał się pochmurny. Przecież Jezus Chrystus, słońce wiekuiste, oświeca go teraz, a on stał się pochmurny, spochmurniał. Jakby chmury ogarnęły go ze wszystkich stron. Chmury ciemności, chmury burzowe, chmury zła zasłoniły go, zaślepiły jego umysł, jego serce, jego oczy. On nic nie widział, tylko swoje posiadłości. Miał wiele posiadłości. Odszedł spochmurniały, zasmucony. Nie tego się spodziewał. Nie tego chciał. Już nie biegł od Jezusa, tylko szedł taki wpatrzony w ziemię, myśląc o tym, ile ma bogactwa, że to wszystko musiałby zostawić i pójść za Jezusem. No nie, za taką cenę, to ja nie chcę być z Jezusem. To ja nie chcę osiągnąć życia wiecznego za tak wielką cenę. To mnie przeraża, to mnie niepokoi. Nie, ja chcę mieć to, co mam i jeszcze chcę mieć życie wieczne. Ale tak się nie da. Albo mam tutaj wielkie posiadłości i tak sobie żyję, jak mi się podoba. Albo chcę mieć skarb niebie. I wtedy nie mogę żyć tak, jak mi się podoba. Albo tym bardziej jak ludzie żyją tego świata, jak się podoba temu światu. Wtedy powinienem zostawić wszystko, sprzedać wszystko, rozdać ubogim, wyjść do Jezusa i chodzić za nim. A Jezus ciągle chodzi. A Jezus ciągle jest w różnych miejscach. On nie jest ciągle w tym samym miejscu. Ciągle być trzeba w ruchu, ciągle być za Jezusem, patrzony w Niego, słuchać Go. Patrywać się w Jego oczy. Ciągle być gotowym na to, żeby zrobić tak jak Pan Jezus. Ciągle żyć w ubóstwie duchowym. Ciągle wpatrywać się w Jego serce. Ciągle Mu ufać. Ciągle mówić, Panie, miłuję Cię, ufam Ci, dobrze, zrobię tak, jak chcesz. Bo sprawia mi to radość, bo Cię kocham, bo Ty mnie kochasz. Człowiek, który był zasmucony, przygnębiony. On, sądzę, żył do końca życia, mając te bogactwa, on się z nich nie cieszył. On nie był z tego zadowolony, tak się okazuje. No bo jak można być zadowolonym, kiedy się odmówi Panu Jezusowi? Bo człowiek jest tylko smutny, ciągle jest tylko przybity, ciągle jest taki udręczony, niespokojny, no bo ma to bogactwo, musi po prostu troszczyć się o wszystko, żeby te bogactwa nie stracić, żeby ktoś nie okradł, żeby te bogactwa nie zadrzewiały, żeby nie zostały zniszczone, nie zostały spalone przez morza i tak i te podobne nieszczęścia. Sądzę, że on żył właśnie w takiej głębokiej depresji duchowej, nie tylko jakiejś psychicznej, ale duchowej. Ciągle zasmucony. Miał to wszystko. I miał smutek. Był bogaty w smutek. Pełen smutku. Pełen w ręku. A przecież Pan Jezus mógłby go w jednym momencie od tego wszystkiego uwolnić. Więc ilu ludzi jest nieszczęśliwych, bo wybiera po prostu nieszczęście. Sami wybierają nieszczęście. Nie chcą szczęścia w Bogu, chcą nieszczęście w sobie, jeszcze czyniąc często nieszczęście i zło innym. No bo człowiek nieszczęśliwy, poraniony, pełen grzechów, no to będzie czynił zło innym, bo nie ma w nim dobra, nie ma w nim Pana Jezusa. Albo będzie czynił dobro takie w cudzysłowie. Tak jak wiemy, w tych ostatnich miesiącach znowu to wraca, to ta walka też o życie nienarodzonych, jak wielu ludzi ciągle mówi, że właśnie dziecko to na przykład pasożyt, trzeba je zabić, bo ona przeszkadza. To nie jest dziecko, bo do 12 cyklu stanu to nie jest dziecko, a potem może jest dziecko. Albo zmienimy to od 22, nie jest dziecko, a potem będzie dziecko. I to jest właśnie takie tak zwane dobro dla niektórych. Zabić maleństwo, czyli dla nich to jest pasożyt, a zabić, no to już jest dobro wielkie. To jest wielkie nieszczęście, wielki dramat, wielka tragedia. Dla tego dziecka przede wszystkim. I dla tej kobiety, która to czyni, stając się morderczynią swojego własnego dziecka. Ale tak szatan zaślepia ludzi,
którzy oddalają się od Boga, którzy są właśnie w pełni chmur tych demonicznych, w takich chmurach żyją, te zła, że oni nie widzą światła, nie widzą Pana Jezusa, Słońca, nie widzą tego, który ich pragnie oświecić. I szatan ich zaślepia tak, że najgorsze nawet zło widzą największe dobro. W sensie dla nich to jest największe dobro. A to jest największe, straszne, często przerażające zło, potworne. Pan Jezus potem mówi, widząc tego człowieka, na pewno sprawił mu ból ten człowiek, kiedy odszedł od Pana Jezusa. Pan Jezus oczywiście nie powiedział, zostań, dobrze, ja jeszcze zastanowię się, może, no nie, no może tam coś może nam daj ubogim, ale może, no dobrze, to poprawi się, rzeczywiście, może przesadziłem, troszkę tam właśnie daj tym potrzebującym, ale ogólnie to miej to, co masz i jak będziesz chciał, to może przyjdź do mnie czasem też, żebyśmy może tutaj porozmawiali, bo wiesz, bo mi zależy na tobie tak, żeby na dobrych relacjach z tobą. I jeżeli cię zasmuciłem, to przepraszam, bo nie chciałem, bo nie chcę, żebyś był smutny. Chcę, żebyś miał wszystko i żebyś był zadowolony i żebyś też właśnie był ze mną. Przecież Pan Jezus czegoś takiego nie mówił nigdy. Nigdy nie mówił czegoś, żeby się przypodobać ludziom, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby dobrze się czuli przy Nim, żeby byli tak po ludzku też tak no właśnie zaakceptowani, ale takiej strony, że no nie, żyją tak, jak żyją i właściwie niech się cieszą, że Pan Jezus mówi wszystko dobrze, w porządku, róbcie tak dalej, niech tak będzie. Ale, no, ale właśnie oczywiście ogólnie wierzcie we mnie. A jeżeli chodzi o moją naukę, no to wiadomo, no to ona jest tak trudna, że nie da się jej wypełniać, ale tylko tak mówię, no żebyście tak wiedzieli, że co myślę, ale wiem, że i tak ją nie wypełnicie, więc akceptuję to. Ja akceptuję to, że żyjecie tak, jak żyjecie. Przecież Pan Jezus tak nigdy nie myślał, nie mówił. Nigdy tak nie będzie do nas mówił. Zawsze będzie mówił z miłością do nas, ale też w sposób wymagający. Ale będzie pomagał nam wypełniać to, co mówi. Więc pójście za Panem nie jest łatwe, ale jest o wiele łatwiejsze niż pójście za ludźmi tego świata i za sprawami tego świata. I to bardziej, że taka wspaniała nagroda jest. I Pan mówi, trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Trudno. Oczywiście może się zdarzyć, że bogaty też trafi do życia wiecznego, ale to też... Oczywiście będzie miłosierdzie Boże, no bo jest bogaty, bo wypełnia właściwie jest bogaty, no ale jednak stara się wypełniać przykazania. Więc jakieś dobro czyni jednak. Chociaż no jest bogaty, czyli przywiązany do tych bogactw. Może jednak w chwili śmierci po prostu wyrzeknie się tego. I jakimś trudem, ale i bólem będzie zbawiony. Ale to tylko dzięki Panu Jezusowi, Jego cierpliwej miłości, Jego miłosierdzie nieskończonemu. Ale jest to bardzo, bardzo trudne. Czyli chcę przez to powiedzieć, że bardzo łatwo i lekko tym, którzy są ubodzy, wejść do Królestwa Bożego. Jeżeli chcesz osiągnąć życie wieczne, chcesz być w Królestwie Bożym, to bądź ubogi w duchu przede wszystkim, ale też zewnętrznie, żeby żyć prosto, skromnie, zwyczajnie, żeby cieszyć się tym, co się ma, żeby nie gromadzić bogactw, żeby dzielić się, być hojnym, być tym, który też daje innym też, ale daje też pokorą, miłością, radością, żeby innym pomóc w ich potrzebach. Tak nam Pan mówi, żebyśmy tak żyli. Wtedy łatwo i lekko będzie nam wejść do Królestwa Bożego. Bo nic nas nie będzie obciążało. Ani grzechy, bo nam Pan jest wybaczy, ani sprawy tego świata będziemy od tego wolni. Bo nie będziemy nimi zniewoleni, opętani wręcz, bo czasem się niestety zdarza, że ludzie są wręcz opętani sprawami tego świata. Ale jak reagują uczniowie? Mnie to osobiście budzi uśmiech, kiedy słyszę te słowa. Uczniowie przerazili się jego słowami. Nie przerazili się zachowaniem tego młodzieńca, że tak właściwie no zgardził Panem Jezusem jego radą, chociaż prosił o radę, o odpowiedź, jak ma żyć, żeby życie wieczne osiągnąć, ale się przerazili tym, co powiedział Pan Jezus. Bo oni myśleli, że jak człowiek jest bogaty, to znaczy jest błogosławiony przez Boga, jak jest biedny, to znaczy jest ukarany przez Boga. Tak kiedyś myślano. Więc byli przerażeni. No to znaczy, aha, no jeżeli człowiek jest bogaty, to nie osiągnie życia wiecznego. Albo jeżeli osiągnie, to z wielkim trudem. To co dopiero będzie z nami? Panie, jak my osiągniemy życie wieczne?
Dobra, może jesteśmy ubodzy zewnętrznie, ale z tego wynika, że chodzi o ubóstwo duchowe, że ono jest najważniejsze. Panie, jesteśmy przerażeni tym, co powiedziałeś do nas teraz. My chcemy więc naśladować Ciebie i za Tobą, ale przyznamy, Panie, że się boimy, bo masz takie wielkie wymagania. Skoro ten człowiek zachowuje przykazania, jest bogaty, to znaczy, że myśleliśmy, że jest błogosławiony przez Boga, no bo zasługuje na bogactwo, no bo wypełnia przykazania, ale Ty mówisz, że wypełniać przykazania to jednak za mało. Trzeba jeszcze więcej. Trzeba iść za Tobą, być ubogim. Dobrze, Panie, a my idziemy za Tobą, jesteśmy ubodzy, ale przeraziłeś nas. Bo z tego wynika, że nie chodzi tylko o to, co zewnętrzne, ale o to, co duchowe. Wolność wewnętrzną, wybór Ciebie duchowy. Życie dla Ciebie na całego. Trochę się boimy tego. Właściwie nie trochę, bardzo przerażeni jesteśmy. Ale uwolnij nas od tego przerażenia, Panie. I daj nam radość bycia Twoimi sługami. Bycia Twoimi ubogimi w duchu. Daj nam radość miłowania Ciebie. Daj nam łaskę zaufania Tobie całkowicie. I Pan powtarza, kiedy Ci uczniowie są przerażeni. Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbą drogi przejść przez ucho zbierne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Czyli powtarza, jeszcze dodając, że trudno wejść takim ludziom. Ja bym chciał pokazać Wam też, trudno będzie wejść, jeżeli będziecie bogaci wewnętrznie, ale w sprawy tego świata. Bo zewnętrznie jesteście ubodzy, ale wewnętrznie jeszcze jest Was świat. Jeszcze myślicie po ludzku, po światowemu. Jeszcze żyjecie według pragnień tego świata. Jeszcze nie do końca wybraliście mnie. Jesteście trochę jak takie wielbłądy, które chcą przejść przez ucho igielne. A nie chodzi o ucho igielne, jeżeli ktoś jest krawcem krasową, no to nie chodzi o igłę, o nitkę tutaj, o właśnie ucho igielne, tylko takie właśnie, tylko chodzi o ucho igielne, które było w miastach, które były gęsto zabudowane i były czasem takie przejścia, nad którymi też były takie tak zwane jeszcze połączenia, które murowane, czasem też były to mosty i były tak wąskie te przejścia, że jeden człowiek z trudem przechodził. Takie przejścia między budynkami albo murami. A co dopiero wielbłąd, bo wiadomo, że wielbłąd nie mógł absolutnie przejść przez takie ucho igielne, właśnie przez takie przejście. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, to znaczy łatwiej takiemu wielbłądowi przez takie małe przejście się tak jakoś przecisnąć, tak się nacudzić, żeby przejść w końcu, niż człowiekowi, który jest bogaty. On z trudem wejdzie, albo niestety może nawet nie wejść, no bo wielbłądy były właśnie też obciążone różnymi ciężarami, jakimiś pakunkami, torbami, więc tym bardziej było im trudno przejść. Jakby zrzuciły to z siebie, no to wtedy jeszcze w miarę nawet by się może udało takiemu wielbłądowi, ale jakby wszystko odrzuci, to co do tej pory niósł na sobie, no to jest szansa. Ale bogaty, który chce z bogactwami przejść do Królestwa Bożego, wejść, nie da się. Ucho igielne, czyli przejście do Królestwa Bożego, jest niskie, jest wąskie. Trzeba może powiedzieć, być duchowo szczupłym i duchowo ubogim, żeby wejść przez to przejście. Przejść. Ale warto, bo tam jest Królestwo, bo tam są bogactwa duchowe, bo tam jest Bóg, który jest szczęściem i bogactwem największym, nie ma większego. I zobaczcie, a oni jeszcze bardziej się dziwili, mówili między sobą, ktoś więc może być spowiony, dalej są przerażeni. Wyobraźcie sobie uczniów, Pan Jezus mówi jedno słowo o przerażeni, mówi drugie, jeszcze bardziej są przerażeni. A myśmy mogli powiedzieć, no to jeżeli mówi Pan, no to człowiek bardziej się uspokaja, wycisza się i raduje, oczywiście, ale ten, kto jest ubogi w duchu, a kto ma bogactwo duchowe, to jest przerażony. Znaczy muszę to zostawić.
Znaczy okazuje się, że uczniowie byli bogaci. Oni też, tamten bogaty był fizycznie, materialnie, ale okazuje się, że oni mieli problem. Przy okazji wyszło, że oni mają problemy duchowe. Że oni nie chcą zostawić wewnętrznie, duchowo jeszcze wiele spraw tego świata. Że oni jeszcze gdzieś duchowo myślą o karierze przy Panu Jezusie, o tym, że no teraz są bogaci, ale kiedy Pan Jezus będzie królem, kiedy będzie królestwo Jego, Izraela Jego, no to oni będą bogaci. Będą mieli wszystkiego pod dostatkiem i będą bogaci nawet bardziej niż ten człowiek. Będą mieli wielkie majątności, wielkie miasta pod sobą. Złoto, słudzy będą im podlegać dzięki Panu Jezusowi Królowi, a więc dobrze, teraz trochę tak się potrudzą, trochę się pomęczą, ale potem zarobią na tym, że są przy Panu Jezusie. Sądzę, że mogli mieć takie pragnienie. Więc dziwili się, ale może powiedzieć, co się tutaj dziwić? Jeżeli chcę być zbawiony, no to wiem już wszystko. To, co mi dzisiaj Pan Jezus mówi, no to nie potrzeba mi nic więcej. Zachować przykazania i przede wszystkim Jego naukę. Być ubogim w duchu, całkowicie w wolności duchowej, iść za Nim, słuchać Go we wszystkim, będzie zbawienie, będzie życie wieczne, niebo otwarte, ucho igielne, przejdę przez ucho igielne po skokach radości, biegnę do Królestwa Bożego wręcz, jako duchowy sprinter, skoczę tam do Królestwa Bożego przez ucho igielne, nic mi nie będzie przeszkadzać. Będę tak szczupły duchowo, tak ubogi w duchu, nic mi nie zatrzyma. Więc stańmy się takimi, jak mówi Pan. U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga wszystko jest możliwe. Czyli jest możliwe, żebyśmy byli w niebie. I będziemy, jeżeli zachowamy to, co mówi Pan.